Witam tutaj kapelusznik. No i zaczynamy w zasadzie, nie ma co zlekać. Ja będę sobie w międzyczasie jadł pudding. Rozdział zaczynamy od tego, że dawny król Królestwa Sorbet, czyli w zasadzie zaczynamy od tego samego, gdzie skończyliśmy poprzedni rozdział. No, ten król sobie atakuje jakąś tam część tego królestwa, tej wyspy. Pozwala swoim siłom na mordy buntujących się ludzi. Mówi, że jego reformy podziału wyspy były słuszne, Celestialom to się podobało, że biedota mieszka gdzie indziej. Mówi, że czasem trzeba być demonem, by zreformować kraj. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie ideologiczne. Największą rozprawkę, no bo można mu przyznać pod pewnym kątem rację. No ale pomijmy to. Oczywiście Kuma wbija na prośbę mieszkańców z poprzedniego rozdziału i go powstrzymuje. W czasie tej bitwy część cywili i boni byli skryci u niego w kościele. Całe wydarzenie przyszło do historii jako rewolucja jedynego człowieka. Kuma został po tym wydarzeniu królem, lecz nadal mieszkał w swoim kościele. Rządy w zamku w jego imieniu sprawował niejaki Lord Bulldog. Saturn oczywiście się dowiaduje o całym incydencie i jest zaskoczony. Ludzie przyznają, że pomimo biedy są szczęśliwi. W międzyczasie się okazuje, że Bonnie zjadła owoc wieku. Starsi ludzie biorą ją za Genie. Bonnie cały czas pamięta, że na 10 urodziny ojciec mają zabrać na wycieczkę. No i oczywiście nie kontroluje w pełni swojego owocu. No i Bulldog po czasie, w jakimś tam czasie, przychodzi do Kumy o czymś pogadać. Okazuje się, że stary król chce wrócić po raz trzeci, który nawet rozsiał plotki o Kumie, które dotarły do gazet i owe gazety opisały Kumę jako tyrana, który przejął tron siłą, paląc wioski. Stąd pseudonim Tyran. W związku z tym stary król może liczyć na wsparcie sił rządowych. Ludzie z pospólstwa oczywiście nie chcą jego powrotu. Kuma stwierdza, że wypłynie go pokonać i chce, by Bulldog został więc oficjalnie królem, a Bonnie ma zostać w kościele, kiedy on wyruszy. No i tego samego dnia zatopił wszystkie siły starego króla, wsparte marynarką, przez co została wyznaczona za jego głowę nagroda. I dlatego Kuma nie powrócił od razu do Królestwa Sorbet i stał się piratem. Kuma rozpoczął podróże po świecie, szukając dla Bonnie. Dziewczynka oczywiście tęskniła za ojcem i tak dalej. Co ciekawe, Kuma odwiedził wszystkie miejsca, gdzie wysłał słomianych, z wyjątkiem Amazon Lily. Tutaj musi być coś na rzeczy, ale o tym za chwilę. W końcu po latach spotkał Revo, rozmawia z Dragonem. Dragon mu mówi, że Inazuma i Iwa trafiły do więzienia, czy trafili. Dragon też żartuje, że Kuma zdążył być piratem, królem, księdzem i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nikt z Revo nie wierzył w rzekome zbrodnie Kumy z gazet, że palił wioski i tak dalej. Bello Betty w międzyczasie zapytała Kumy, czy on nie ma nic przeciwko, żeby została ona szefową wschodniej armii rewolucjonistów, bo symbolicznie do tej pory była nim Genie, na co Kuma się zgadza. No i konkluzją rozmowy Kumy z Dragonem jest to, że szef Revo ustawił spotkanie przyszłego Shichibuka z doktorem Vegapunkiem. Dragon też wspomniał o Koali Sabo oraz, że młodzi nowi piraci są silni i wkrótce pokażą, na co ich stać. Kuma po całej rozmowie wraca po Bonnie i razem płyną do doktora Vegapunka. Doktor na start mówi, że nigdy kogoś takiego Kuma nie spotkał, na co Kuma mówi to samo o doktorze. Vegapunk dowiaduje się o chorobie Bonnie i mówi, że da się to wyleczyć. Tłumaczy, że stworzył właśnie taki system, który byłby w stanie właśnie zablokować całkowity rozwój choroby. Kuma się boi, że zrobi z jego córki cyborga, lecz doktor temu zaprzecza. Ogólnie dochodzi między tą dwójką do dealu, że Kuma odda swoją krew naukowcowi, z którą nigdy wcześniej nie miał do czynienia i ją przebada. W końcu nigdy wcześniej nie miał do czynienia z bukanierem i wykorzysta ją przy tworzeniu pacyfistów. Broni, która by chroniła cywilów przed piratami, tak jak to chciał Vegapunk. No a doktor w zamian oczywiście wyleczy Bonnie, nie? Czyli generalnie Kuma zgodził się na sklonowanie samego siebie w zamian za życie córki. Saturn oczywiście o całym dealu się dowiedział i widzi dla pacyfistów inne zastosowanie. W tym zasadzie rozdział się kończy. Chociaż o paru rzeczach będzie jeszcze w przemyśleniach, ale rozdział taki no przejściowy. Bardziej ten
setny będzie dużo ciekawszy pewnie. Ten chapter raczej był takim wstępem do finału tych retrosów. Takie 5 na 10 ten rozdział. Po prostu przejściowe, no co zrobić? Muszą być takie. No i pierwszy temat w przemyśleniach to Amazon Lily. Ja podejrzewam, że w związku z tragiczną sytuacją Bonnie, Dragon musiał Kumie powiedzieć o Luffym, że zrobił sobie dzieciaka w międzyczasie, żeby go pocieszyć, czy coś takiego. Bo to nie jest przypadek, że Kuma nie odwiedził Amazon Lily, bo inaczej dlaczego by Luffy'ego tam posłał. Więc podejrzewam, że matka Luffy'ego to może być poprzedniczka Hancock. Ewentualnie matka Luffy'ego pochodzi z Amazon Lily, bo niekoniecznie musiała być głową tego państwa, nie? Mogła być członkiem wyspy, po prostu członkiem piratów Kudzia i nic ponadto. Taka sugestia, takie podejrzenie, że tutaj Oda coś sugeruje, bo to nie jest przypadkowe, że Amazon Lily nie było. Druga rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to to, że Saturn widzi dla pacyfistów zupełnie inne zastosowanie. Powiedział to wyraźnie w tym rozdziale. Także broń, która pierwotnie miała chronić cywilów, tak jak to było na Shawondi w zasadzie, jak pacyfiści zadebiutowali, aktualnie jest faktycznie taką bronią, która morduje po prostu na zawołanie ludzi z rządu. Także Saturn dopiął swego i zrobił sobie z pacyfistów prywatną armię zamiast przedmiotu ochrony zwykłego człowieka, tak jak to chciał dr Vegapunk. Skoro o doktorze mowa, znowu pojawi się wątek pieniędzy, bo Kuma powiedział, że nie ma pieniędzy, by opłacić usługi doktora. Tak samo było przy Dragonie, że bez pieniędzy nic się zdziała, to doktor powiedział Dragonowi na zniszczonej Oharze. Także jestem ciekawy, dlaczego doktorowi tak na tych pieniądzach zależy, no bo dołączył do rządu ze względu na pieniądze. Coś za tym musi się kryć więcej. Nie tylko sama chęć tego, że przy pomocy pieniędzy faktycznie da się tworzyć nowe technologie. Jest to zbyt bardzo eksploatowane przez one. Kolejna rzecz to kiedy Bonnie zjadła owoc, przecież ona nie może wychodzić na światło dzienne, musi siedzieć cały czas w kościele, bo inaczej ma przejebane. Więc podejrzewam, że najprawdopodobniej Ginny została nakarmiona owocem przez diabelskie smoki. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Może zatem się kryje coś więcej. No jak umarła, ten owoc się odrodził przy innym, co wiemy z Punk Hazard. No i w końcu Bonnie musiała na niego trafić. Więc zakładam, że najprawdopodobniej Ginny zjadła ten owoc, a Bonnie po prostu zjadła po Ginny, jak go znalazła po wielu latach. No i kolejna rzecz, którą chcę poruszyć, w zasadzie chyba ostatnia, nic mniej więcej do głowy nie przychodzi, przynajmniej na tą chwilę. Kuma na koniec rozdziału powiedział, że nie jest świętym, ale pacyfistą, stąd się wzięła nazwa pacyfistów dla broni Vegapunka. I tak samo w tych retrosach było to, że Kuma pytał Bonnie, gdzie chciałaby pojechać na wakacje. Już dwukrotnie w tych retrosach użył Oda tego samego motywu, czyli wyjaśnił genezy jakichś tam słów, które stają się dla nas bardziej głębokie. Kuma na Thriller Bark właśnie pytał każdego, gdzie chciałby się udać na wakacje. Peronę, Morię i tak dalej. A broń, która została sklonowana z niego, nazywa się też przez niego w zasadzie. Czyli taka w sumie ciekawostka. No i tym zakończę. Piszcie, co myślicie. Na razie.